Halo, ja witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Jak pamiętacie, w poprzednim epizodzie zrobiłem moje wcięcie w Imperium Rosyjskie, przy czym Imperium to tylko chyba z nazwy, ponieważ jak widzicie, zarówno ja, jak i Litwa ciśniemy Rosję i to mocno. Litwa, która swoją drogą stała się bardzo niebezpieczna w tym regionie, i jest nie lada problemem, trzeba będzie jakoś się z tym uporać. Ponadto wciąż staramy się jakoś ugryźć te Węgry, jakoś uderzyć w te Węgry bez walki z Austrią oraz chociażby tym Papal State'em głupim, który już raz nam troszeczkę pokrzyżował plany i były to plany ataku na Litwę właśnie. Nie doceniłem wtedy siły Litwy, nie doceniłem siły jej sojuszników, którymi obecnie z tego co tutaj widzimy jest Szwecja, Polska, Hiszpania, która jest bardzo potężna, i oczywiście Papal State. Przy okazji chciałbym przeprosić za to, że wczoraj odcinek nie ukazał się na kanale. Było to spowodowane po prostu takim moim jakimś niechceniem. Po prostu nie miałem ochoty w ogóle nagrywać czegokolwiek. No zauważcie, nie jestem cyborgiem, każdy ma gorsze dni, i właśnie ja wczoraj miałem taki gorszy dzień. Jakoś nie miałem ochoty nagrywać czegokolwiek, jak już wspomniałem. Ale dobra, tutaj nie ma czasu na to, żeby się użalać nad sobą. Zamiast tego trzeba skupić się na tym, co chcemy osiągnąć, ponieważ nasze plany, żeby je w ogóle zrealizować, żeby zrealizować nasze plany ataku na Węgry czy ataku na Memluków, to musimy się jakoś poszerzyć. Problem w tym, że naszym jedynym teraz celem ataku może być chociażby Uzbek. Uzbek, który jest o tyle problematyczny, że może nie jest zbyt potężnym krajem, nie ma nawet sojuszników, więc najazd na niego byłby praktycznie 100% zwycięstwem, ale problem polega na tym, i tutaj przepraszam za moje skrzypiące krzesło w tle, że ja nie mam obecnie admin pointów, które mógłbym przeznaczyć na korowanie prowincji, które od Uzbeka bym zabrał, więc tutaj myślałem nad stworzeniem jakichś może wasali, którym oddawałbym kory. Jednym z takich wasali mógł być chociażby Nogaj, państwo Nogajów, które jest całkiem spore, ale pamiętajmy, to jednak są hordy, a z hordami jest ten problem, że one non-stop wybuchają przez te swoje Horde Unity. Ale dobra, ja już tutaj sobie troszeczkę pogadałem, a powinniśmy odtrzymać grę, tak jak teraz to zrobiłem, i zobaczyć, cóż takiego na nas czeka. Zobaczmy, jaki mamy w ogóle przyrost punktów administracyjnych. Z tego co widzę, mamy tych punktów 3 miesięcznie. Jest to żałośnie mało i wynika to głównie z tego, że nasza władczyni, Helena, ma 0 skilla, przepraszam, administracyjnego. Nasz następca ma 4 skilla i byłby bardzo dobrym następcą właśnie do takich podwojów, które musimy realizować, jeżeli chcemy osiągnąć to, co chcemy osiągnąć. A co chcemy osiągnąć? Tak jak mówiłem, przede wszystkim chcemy zaatakować Węgry, chcemy zaatakować Mameluków, odbić Cypr od Mameluków, ponieważ do achievementa Bazileus potrzebujemy przede wszystkim Cypru. I tutaj po raz kolejny powtarzam, jakieś prowincje od Węgier. Wydaje mi się, że chyba tych dwóch prowincji, ale nie mam pewności. Oho, mamy malutkie bunty w Permie, nawet nie takie małe z tego co widzę. Jeden bunt jest aż 30-tysięczny, więc wypadałoby tam wysłać tę 24-tysięczną armię oraz tę 17-tysięczną armię, które powinny jakoś zmasakrować opór w tym regionie. Tak więc wysyłajmy tam nasze ludki. Troszeczkę za późno dotarliśmy, przez co buntownicy wygrali tutaj nad tą prowincją, okupują ją, zwiększyli nam tam zapewne chyba unrest, tak? To chyba działa zresztą, zaraz się przekonamy, czy unrest został zwiększony. Nie unrest, autonomię. Autonomię nam tutaj zwiększyli przez okupowanie tego, ale nie mogliśmy na to nic poradzić. Stanęliśmy w wystarczającej ilości prowincji. Któż mógł wiedzieć, że akurat w tych prowincjach wybuchną, prawda? Ale mimo wszystko i tak jestem zadowolony z tego, jak to moje Bizancjum wygląda. Udało mi się odciąć Uzbeków od ewentualnej agresji w stronę Rosji chociażby, a to jest zawsze mile widziane, w szczególności kiedy my chcemy zabezpieczyć tutaj wszystkie regiony, które mogą nam zwiększyć jakkolwiek nasz manpower, czy po prostu naszą taksację, która oczywiście zwiększy nam naszą gotówkę, która swoją drogą, jak tak na nią patrzę, jest dość spora, jest dość liczna ta nasza gotówka, więc powinniśmy na coś ją przeznaczyć. Zobaczmy, jakie manufaktury możemy tutaj postawić, jaka manufaktura da nam najwięcej przychodu. I tutaj od razu mówię, że jeżeli jakiejś manufaktury nie postawię, a daje tam plus milion przychodu, to najprawdopodobniej wynika to z tego, że ja po prostu tego nie zauważyłem. Pamiętajcie, jak się nagrywa, to często się nie zauważa takich drobnych... O Jezu, mamy kryzys soli. Zawsze to sól. To się nie zauważa takich drobnych rzeczy, ponieważ człowiek równocześnie komentuje, i gra. Musicie to sobie jakoś wyobrazić. To zawsze każdemu powtarzałem, że jeżeli ktoś nie rozumie, dlaczego popełniam niekiedy bardzo takie, bym powiedział, łatwe do przewidzenia
Czyli łatwe może takie, łatwe do naprawy błędy, może coś w stylu, może ktoś, jeżeli ktoś nie rozumie, dlaczego niekiedy postępuje tak, a nie inaczej i dlaczego czasem gałganie totalnie, a czasem wygrywam wojny z całą koalicją świata, to wynika to głównie z tego, że no raz bardzo się skupiam na grze i komentarzu, raz skupiam się bardziej na komentarzu, raz skupiam się bardziej na grze i tak dalej, zależy od dnia, nie jesteśmy cyborgami, ja nie jestem zapewniony na tym, na to, żeby być tylko i wyłącznie dobrym w tę grę. Czasem po prostu gram tak, by grało mi się przyjemnie i nie ukrywam, Bizancjum gra mi się naprawdę, naprawdę przyjemnie. Okej, widzę, że nasze admin pointy idą bardzo, bardzo powoli. Aż korci na to, żeby zmienić fokus na admin pointy oczywiście, ale tutaj problem polega na tym, że my to będziemy mogli zrobić dopiero w 1634. To i tak całkiem szybko, a wynika to głównie z tego, że mamy rangę Imperium. Im wyższa ranga naszego państwa, tym częściej możemy zmieniać właśnie chociażby te fokusy administracyjne, czyli fokusy technologiczne, nie administracyjne. Dobra, co jeszcze możemy ewentualnie zrobić? No mógłbym już tych Uzbeków teoretycznie najechać, tylko no, tak jak mówiłem, problem będzie ze skorowaniem tych wszystkich prowincji, a ja tych prowincji chciałbym zabrać im całkiem sporo. Mimo wszystko, z racji, że jest rok już 1629, no to muszę się śpieszyć, bo inaczej gra się skończy, a ja nawet nie zrealizuję wielkiego mojego planu, czyli osiągnięcia tego achievementa Basileus, który polega na odbudowie Cesarstwa Rzymskiego. Tego wschodnio-rzymskiego. Dobra, to niech będzie Holy War Show Superiority. No i zobaczmy, cóż takiego uda nam się tutaj osiągnąć w tej jakże wielkiej wojnie z wielkim krajem Uzbeków. Wielki, ale równocześnie też i słaby, ponieważ jest taki, bym powiedział, kolos na glinianych nóżkach. To jest jednak Uzbek, to są hordy, to jest, o Jezus, to jest coś, co właśnie coś zjadło i się powiększyło jeszcze bardziej. Ciekawe, ile to ma żołnierzy. Jeżeli się zaraz okaże, że to ma dwa razy więcej żołnierzy ode mnie, to mimo wszystko możemy mieć spore kłopoty w walkach na tych stepach. Nasz manpower będzie spadał, a my będziemy płakać, płakać i jeszcze raz płakać. Wciąż możemy się zwesternizować, ale ja oczywiście tego robił nie będę, bo to jest samobójstwo dla mojego kraju. Jestem zbyt dużym krajem, by przeżyć westernizację, chociaż kto wie, mógłbym niby próbować, niby dzięki temu nie miałbym takich problemów z technologią, jakie mam obecnie, ale nie czuję się na siłach, by to zrobić po prostu. Mogę też przejść na kolejną ideę ofensywną, ale tutaj pytanie się nasuwa, czy nie powinienem przejść po prostu na kolejną technologię, ponieważ technologicznie też jestem zacofany. Warto byłoby mieć te 17. technologię militarną. Mamy tutaj do czynienia z małym wjazdem wojsk uzbeckich, tak to się chyba odmienia, w moje oddziały. Czy mogę zatrudnić jeszcze jednego lidera? Mogę zatrudnić jeszcze jednego lidera i ten lider jest dość słaby. Nawet powiedziałbym bardzo słaby. Dlatego ja bym zrobił tak, że dałbym tutaj lidera, który... dlaczego nie mogę dać lidera? O co tutaj chodzi? Dlaczego nie mogę zmienić lidera? Dlaczego nie mogę... Aha, bo ten lider oblega fort i nie mogę go tam dostarczyć. No to będzie ząk. Będzie duży ząk. Możemy ewentualnie jeszcze jednego lidera zatrudnić. Ten lider jest naprawdę dobry. Ten lider jest o wiele lepszy, więc damy mu tutaj dowodzenie. No i czekamy, aż nasze armie 17-tysięczne tutaj zdążą do tej prowincji. Czy zdążą? Powinny zdążyć, bo nasze wojska bardzo dobrze się trzymają w walce z tymi nomadami, bo to są jednak nomadzi, to są technologiczni nomadzi, więc nie mamy zbytnio czego się obawiać, nawet jeżeli mają przewagę liczebną. Wysyłamy więc nasze oddziały dalej, musimy oblegać każdą jedną prowincję, pamiętajmy o tym, to jest bardzo ważne, ponieważ nie chcemy, żeby jakieś zagubione partyzanckie oddziały uzbeckie tutaj się nam kręciły po naszym terytorium. Często piszecie mi w komentarzach, że o niedźwiedziu, a dlaczego ty nie rozstawiasz po 1000 żołnierzy i nie oblegasz wszystkich prowincji naraz? To jest bardzo proste, ponieważ nie ufam swoim umiejętnościom zarządzania armią i boję się, że jak będę tak dzielił moją armię na malutkie staki po 1000, chociaż nawet nie stak, tylko po prostu na malutkie oddziały po 1000, to boję się, że jakieś tam zagubione właśnie oddziały uzbeckie będą mi to eliminować oddział po oddziale, a mi się nigdzie nie śpieszę z tymi wojnami. Ja nie jestem jakimś człowiekiem, którego goni jakoś mega czas. No oczywiście goni mnie czas, jeżeli chodzi o zakończenie serii, ale no, bez przesady, jeżeli chodzi o jakąś głupią wojnę z Uzbekiem, to nie ma co się śpieszyć. Żaden War Exhaustion nas nie zje, nic z tych rzeczy, więc też nie widzę sensu, by jakoś mega spinać pośladki. Też wiem, że bardzo was boli to, że ja, tak jak już mówiłem, popełniam często takie bardzo głupie błędy i właśnie niekiedy gałganie bardziej niż jest to w zasadzie dopuszczalne dla ludzkiego oka, ale koniec końców pamiętajcie, ja i tak wychodzę zazwyczaj na swoje. I tutaj za chwilę ktoś powie, o, ale seria Aztekami, ale seria Krymem. Ja już o tym opowiadałem przy okazji wielu, wielu odcinków. Ci, którzy rozumieją sytuację, no to zapewne ogląda im się przyjemnie moje materiały. Ci, którzy jednak mają jakiś problem do moich materiałów, to tutaj polecam po prostu ich nie oglądać. I tyle.
I myślę, że tym optymistycznym akcentem możemy spostrzec, gdzie znajdują się jeszcze jakieś bunty, boże, bunty, forty, chciałem powiedzieć, Uzbeków. O, mamy tańszy koszt technologii militarnej, to bardzo dobrze, ponieważ my właśnie tę technologię militarną chcemy sobie zabrać, więc no fajnie, naprawdę fajnie. Też dodajmy fakt, że korowanie tych prowincji w Uzbeku nie będzie jakoś mega drogie, ponieważ to są bardzo tanie pod względem developmentu prowincje. Mają całkiem sporo manpowera, niektóre przynajmniej z nich, z tego co pamiętam tutaj, niektóre z tych prowincji miały sporo manpowera, może tam troszeczkę dalej, ale no wiem, że na pewno było kilka takich prowincji. Tak czy siak, głównie chodzi o to, żeby też naprawić troszeczkę nasze granice, które obecnie są naprawdę brzydkie. No i czekamy po prostu na kolejną możliwość zaatakowania Imperium, tylko z nazwy oczywiście rosyjskiego, które właśnie chyba zostało zaatakowane przez Litwę. Chyba tak, chyba Litwa wypowiedziała wojnę Rosji, tak więc nam zostaną już chyba tylko północne terytoria tutaj do zagarnięcia, ale to też dobrze, ponieważ nam chodzi tylko o to, żeby stworzyć tę głupią granicę z Livonian Orderem, sklejmować ten głupi kraj, no i raz na zawsze zaatakować, znaczy ścisnąć Węgry poprzez właśnie ten ich głupi sojusz z Livonian Orderem, który może być ich zgubą, o ile jeszcze istnieje. Jeszcze istnieje, więc wciąż mamy szansę. Wciąż mamy szansę troszeczkę tutaj namieszać. Myślimy jeden oddział tam na południe do tego drugiego fortu. Jeden fort jest już oblegany przez naszego wasala, a raczej naszego partnera w Unii, czyli Wołoszczyznę. Drugi oddział niech pędzi niczym bimber na północ. Cóż my tutaj widzimy? Widzimy tutaj jakieś zagubione oddziały uzbeckie. No to zmasakrujmy je bez dwóch zdań. Chodźmy też sobie oblegać ten fort po prawej stronie, no bo nie widzę sensu, by nasze zagubione oddziały tutaj stacjonowały gdzieś na tych głupich stepach. No i cóż, technologia militarna za chwilę będzie możliwa do wzięcia i my sobie ją za chwilę po prostu weźmiemy. Musimy troszeczkę nadgonić technologicznie Zachód, no i przy okazji musimy Litwę przegonić technologicznie z tego względu, że Litwa robi się, jak już mówiłem, niebezpieczna. Przede wszystkim przez te swoje sojusze, które mocno dają mi się we znaki. I troszeczkę boli mnie moje ego, kiedy patrzę na to, jak ta Litwa tutaj wbija się w tę Rosję i zjada co chce, po prostu zjada co chce, a głównie zjada co chce przeze mnie, bo ja jej na to pozwoliłem i przez to jestem naprawdę, naprawdę no, zdegustowany zaistniałą sytuacją. Dobra, zobaczmy, cóż takiego uda nam się zabrać w tej wojnie. Pamiętajmy, chcemy zrobić dużo, ale też bez przesady, żebyśmy mogli to skorować. Już widzę, że jeżeli zabierzemy to, co tutaj zaznaczam, to będziemy mieli tutaj ogromny, ogromny koszt korowania. Jest to bardzo, bardzo smutna sytuacja, bo tego korowania będzie za 998, to za 1028, przepraszam. Jest naprawdę dużo, ale czy my chcemy to robić? Nie lepiej byłoby nam tutaj, tak jak mówiłem, po prostu stworzyć wasala. Jakiego wasala będziemy mogli tutaj stworzyć? Tak jak mówiłem, niby tego Nogaja, tylko czy my tego Nogaja później anektujemy? Teoretycznie powinniśmy dać radę, jeżeli pomożemy mu z buntownikami. I nawet wydawałoby się to rozsądniejszą rzeczą. Czy tutaj też jest Nogaj? Halo? Tak, to wszystko to jest Nogaj. Czy tutaj jest Nogaj? Tak, to wszystko też jest Nogaj. No, ciężki wybór. Może Baszkirię stworzymy i to wszystko od Nogajów jej oddamy. Chociaż to jest troszeczkę ryzykowne. Niby mógłbym, ale wtedy... Nogaj też troszeczkę by mi pomógł w walkach, mimo wszystko. Wiecie, to ja chyba zdecyduję się na stworzenie tego Nogaja, bo mnie nie stać teraz na to, żeby skorować te prowincje. Ja wiem, że to tutaj troszeczkę też błąd popełniłem, że ja wcześniej skorowałem prowincje, które już należą etnicznie do Nogajów, że mogłem stworzyć tego wasala wcześniej, ale wydaje mi się, że w zaistniałej sytuacji... No mimo wszystko trzeba to zrobić. Trzeba tego Nogaja stworzyć, bo to jest naprawdę bardzo dużo prowincji, które możemy zabrać od Uzbeka, a ja lubię poszerzać moje wpływy. Jeszcze zabierzemy mu pieniądze, żeby spłacił nam naszą wojnę. Dobra, może jednak nie, bo szczerze powiedziawszy chciałbym już tę wojnę kończyć, tak więc pisujemy i teraz, tak jak mówiłem, chcemy stworzyć wasala Nogaj. Chyba powinniśmy móc to zrobić. Jest on pod N. Czyli będzie gdzieś, gdzie on jest. Karaman Ottomani, Kazań, Perm, Nogaj. Jest Nogaj. 17 prowincji. Całkiem sporo. My go chyba stworzymy. On powstanie... O, właśnie. On powstał tutaj. Kilka prowincji mimo wszystko mamy do skorowania. To raczej nie powinien być problem. Ponadto widzę, że wciąż mamy jedną... Mamy wciąż jedną... Jedną, jak to się nazywa? Jedną rzecz do zrobienia. Tak czy siak, wydaje mi się, że my to już zrobimy przy okazji kolejnego odcinka, ponieważ ten odcinek jest wystarczająco długi, więc dziękuję Wam za obejrzenie tego epizodu i pamiętajcie o jego skomentowaniu oraz ocenieniu. Bajo!